Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym odcinku cyklu Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości kondycji naszej ojczyzny. Jedną z takich czynności, które co roku musi państwo wykonywać, rząd, parlament, to jest przyjąć budżet. Budżet, czyli plan wydatków, przychodów. No i niestety, last but not least, również prognoza tego, na ile się zadłużymy. Mówię w liczbie mnogiej, no, ponieważ państwo zadłuża się de facto w imieniu nas wszystkich. I ten projekt budżetu przyjął rząd, teraz on powędruje do parlamentu, będzie tam procedowany, poprawiany, będą różne rzeczy dopisywane, inne być może obcinane. Ale proszę państwa, w tym budżecie znajduje się rekordowa suma, jeśli chodzi o deficyt, czyli to, czego brakuje na wydatki po stronie przychodów i na co właśnie państwo musi się zadłużyć. I jeśli chodzi o dług, czyli skumulowaną wartość zadłużenia naszego państwa. Wielokrotnie o tym zadłużaniu mówiono. Starsi z nas pamiętają długi gierkowskie. No i właśnie długi gierkowskie przyczyniły się do tego, że poprzedni system, między innymi oczywiście nie tylko, ale przyczyniły się do tego, że poprzedni system się zawalił pod swoim ciężarem. Czy Donald Tusk idzie drogą Edwarda Gierka? O tym porozmawiamy w tym programie, w którym moim i państwa gościem będzie dr Dariusz Grabowski, ekonomista. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku zachęcam, jak zawsze, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane do wsparcia są w opisie filmu. Serdecznie do tego zachęcam, bo tylko dzięki naszym mecenasom możemy tą pracę wykonywać, możemy pokrywać te wydatki, które są niezbędne do funkcjonowania naszej stacji. A także zachęcam do zadawania pytań do naszego gościa. Czekamy na nie na czacie. Zawsze zerkam, czy czat działa, ale czat działa, więc prosimy tylko je poprzedzić słowem pytanie, żeby łatwo je było wyłowić. I teraz przechodzimy do projektu budżetu, w zasadzie można powiedzieć pierwszego projektu budżetu takiego autorskiego opracowanego przez Donalda Tuska, bo w dużej mierze ten budżet tegoroczny był jeszcze przygotowany przez poprzedni gabinet Mateusza Morawieckiego i ten autorski już budżet Tuska, no i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to jest 632,6 miliarda przychodów prognozowanych, 921,6 aż wydatków, co daje 289 miliardów złotych na minusie, czyli tego słynnego deficytu, ale jeszcze bardziej komentowaną wartością jest wartość prognozowana oczywiście długu publicznego do produktu krajowego brutto. To ma być 59,8%, a od 60% według metodologii krajowej, bo według unijnego sposobu liczenia to my już dawno powyżej tych 60% jesteśmy, powyżej 60% no to jest ten próg konstytucyjny, gdzie już państwo nie może się zadłużać, musi ciąć wydatki, no i się do tego progu zbliżamy niemalże tak, jak można powiedzieć za pierwszego Tuska. Co to oznacza? No właśnie, może w ogóle o budżecie. Najpierw kilka okoliczności, które są ważne, sądzę, i które trzeba brać pod uwagę, omawiając budżet. Pierwsza ważna okoliczność to jest wojna na Ukrainie. Ta wojna przesądza, że my powinniśmy ponosić bardzo duże wydatki na obronność. I one rzeczywiście w tym budżecie są uwzględnione, bo wydatki na obronność sięgają bez mała 200 miliardów złotych. Czyli jest uwzględniona ta okoliczność zewnętrzna. Później, jeśli będę mógł, to spróbuję troszeczkę szczegółowiej powiedzieć o tych wydatkach na obronność, które nie całkowicie uważam
że powinny tak wyglądać, jak są w budżecie zapisane. Ale mamy te 200 miliardów złotych i to jest coś istotnego. Później pojawiają się pozycje, które są, ja to nazwę, nawiązaniem do polityki poprzedników. Czyli rząd obecny zrozumiał, że żeby utrzymać się przy władzy, musi kontynuować w swej polityce to, co robili poprzednicy, co im z kolei zapewniło 8 lat komfortu sprawowania władzy i wysokie, nawet w tej chwili, poparcie wyborców. Na czym polegała ta polityka? Na czymś, co ja nazywam próbą rozwoju poprzez konsumpcję. W związku z czym te duże pozycje w budżecie, które poprzedni rząd, jakby to powiedzieć, wpisał albo sugerował, one są realizowane w tym budżecie i to dotyczy przede wszystkim polityki socjalnej, jak 800 plus, 13, 14 emerytura, babciowe, wszystkie tego typu świadczenia, które zostały często zwielokrotnione i to jest coś, o czym trzeba jasno powiedzieć i co moim zdaniem ma ogromne, jest ogromnym obciążeniem dla budżetu. Przykład. Samo 800 plus to jest 60 kilka miliardów złotych w skali roku. Tu widać, jak to są potężne kwoty. A teraz, jeśli dodatek, który teraz się dzieje, polega na tym, że rząd wpisuje jeszcze kolejne kwoty, a to związane z budownictwem mieszkaniowym, a to z jakimiś innymi działaniami, no to nie ulega wątpliwości, że to obciążenie rośnie. I trzeci element, o którym też trzeba w tym kontekście powiedzieć, to jest służba zdrowia. Otóż u nas od pewnego czasu zaczyna obowiązywać reguła: musimy gwałtownie zwiększać wydatki na służbę zdrowia. One w tym roku, czyli według tego budżetu, który zacznie obowiązywać w 2025 roku, podnoszą się do poziomu ponad 220 miliardów złotych. Co to znaczy? My w ciągu kilku lat z kwoty 60-70 miliardów doszliśmy do 220, zwiększamy te nakłady na służbę zdrowia niewiarygodnie szybko i można powiedzieć, znowu pojawia się pytanie, czy tak to powinno być, czy tak to powinno się przedstawiać. A zatem to jest trochę tych zewnętrzne uwarunkowanie, to jest wojna na Ukrainie, wewnętrzne uwarunkowanie to jest, jakby powiedzieć, kontynuacja polityki poprzedniego rządu, tak zwanego rozwoju poprzez konsumpcję. I to wszystko dzisiaj, tak jak pan to przedstawił, rzeczywiście skutkuje tym, czym skutkuje. Że my znaleźliśmy się w sytuacji, że budżet ma bardzo wysoki deficyt. Deficyt, czyli potrzeby pożyczkowe, by zrealizować te zadania, które zostały w budżecie wpisane, są tak wysokie, że trzeba pożyczać pieniądze. I znowu, można powiedzieć, nie tylko my pożyczamy, różni pożyczają. Ja na razie nie próbuję oceniać tego budżetu. Natomiast to, co też jest ważne z punktu widzenia budżetu, to od kogo pożyczamy. I tutaj jest kolejna kwestia, że jeśli wszystko potoczy się według założeń rządowych, ale też przewidywań ekonomistów, to udział tych instytucji, które można nazwać umownie instytucjami zagranicznymi, bankami, funduszami i tak dalej zagranicznymi, ten udział znacznie się zwiększy. Pożyczanie od obcych jest czymś generalnie nagannym. I teraz, gdybyśmy chcieli zacząć analizować ten budżet w środku, każdą z tych szuflad, no to musielibyśmy znowu porozmawiać szczegółowo, co to wszystko oznacza. Jeszcze tylko jedna uwaga. Mianowicie budżet ma zawsze swoją treść wstępną, polegającą na założeniach. W tym budżecie zakłada się, że tempo wzrostu gospodarczego będzie gdzieś na poziomie 4% i tempo inflacji będzie gdzieś na poziomie 5%. Otóż ja śmiem twierdzić, że już te założenia co do tempa wzrostu są bardzo optymistyczne, patrząc na dalsze
by tak powiedzieć, mechanizmy, które rząd próbuje uruchomić. Natomiast co do inflacji, mogą się okazać zaniżone. W sumie w związku z tym już założenia są pod dużym znakiem zapytania. No właśnie, tutaj jest, ja bym jeszcze dopytał a propos tego długu publicznego, taki mały flashback mi wskoczył z przeszłości, jak pan o tym mówił, mianowicie słynna debata doktora, też doktora, Sławomira Mentzena z Ryszardem Petru, gdzie no pan Mentzen mówi, że on robił doktorat z długu publicznego i on gdzieś tak do poziomu 80-90% nie jest szkodliwy. No ale mamy ten próg konstytucyjny 60%. No ja też uważam, że konstytucja polska jest w ogóle przeregulowana, ale no, czy w takim razie, czy pomylili się twórcy polskiej konstytucji, czy może myli się Sławomir Mentzen? Wie pan, jeśli mamy o tym rozmawiać tak, jak ja uważam, że powinniśmy, to znaczy widząc kontekst problemu, to bym powiedział, nie jest ważne, czy to jest 60, czy 70, czy 80%. Ważne są, w jakich okolicznościach jesteśmy. Dla mnie szczególnie znaczącą okolicznością jest wojna na Ukrainie. Ta wojna determinuje decyzje, które poprzedni rząd już uważam, że podjął słusznie, chociaż znowu, tu już może właśnie wejdę w ten środek tego problemu wydatków na obronność. Tak samo teraz te wydatki uważam, że są ze wszechmiar uzasadnione. Natomiast w czym problem? Problem w tym, że te 200 miliardów złotych zostanie generalnie przeznaczone na wydatki za granicą. Część tych wydatków nawet została już poniesiona, na przykład na samoloty F-35. Tam płaciliśmy, by tak powiedzieć, zaliczkowo. Natomiast zaczynają wychodzić informacje, które można powiedzieć niepokoją. Pierwsze co, okazuje się, że nie kupimy tylu HIMARS-ów, to są wyrzutnie rakietowe, że nie kupimy tylu czołgów K2. I generalnie znowu można powiedzieć, to wcale nie jest tak źle, pod warunkiem właśnie, że znaczna część wydatków na obronność zostanie przeznaczona na odtworzenie, czy w ogóle budowę od podstaw polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja podam pierwszy przykład. Polska fabryka prochu została zbudowana ponad 100 lat temu w Pionkach pod Radomiem. Później długo ten proch tam produkowano zresztą znakomitej jakości, by fabrykę zlikwidować i teraz to trzeba zaczynać od nowa. Bez fabryki prochu nie ruszymy. Polska miała najlepsze w KDL-ach, czyli krajach demokracji ludowej, paliwo do rakiet, produkowane w Jaśle przez taką firmę Gamrat, z którą też byłem związany, bo byłem członkiem Rady Nadzorczej pracowników tej fabryki, kiedy tam rządziła tak zwana Solidarność. To było najlepsze w KDL-ach paliwo rakietowe. Później to zlikwidowaliśmy. I dzisiaj my jesteśmy w sytuacji, że my nie mamy wytwórni amunicji, która by odpowiadała wymogom tej wojny. Ta wojna wymaga dziesiątek tysięcy sztuk amunicji na jeden dzień, podczas kiedy zdolności wytwórcze polskich fabryk nie sięgają nawet paru godzin. Więc to jest ten problem. A druga sprawa z tym związana, o wiele ważniejsza. Poza obronnością przemysł zbrojeniowy jest źródłem bardzo wysokich dochodów w związku z tym, co się dzieje w świecie i jest nośnikiem postępu technicznego, w związku z czym szereg innych branż gospodarki może na tym korzystać. Przykład te osławione już dzisiaj drony, prawda? Te drony, które pojawiły się jako najpierw rozrywka, później pojawiły się na polu walki, wiadomo, że znakomicie się nadają na przykład do różnych czynności związanych z rolnictwem i z lasami i tak dalej, i tak dalej. I Bóg jeszcze tylko wie, gdzie indziej zostaną zastosowane. W związku z czym my na gwałt powinniśmy odbudować przemysł zbrojeniowy, czego niestety w tym budżecie nie ma. Są ogromne wydatki na zakup uzbrojenia. W części sądzę, że one nawet nie zostaną zrealizowane. Ale okaże się, że to nie rozwiązuje problem
problemu polskiej obronności, ale też nie rozwiązuje tego, o co mnie przede wszystkim chodzi, odbudowę tego polskiego przemysłu zbrojeniowego. I na koniec taka sentencja, którą często powtarzam za najlepszym polskim ministrem finansów historii, Ksawerem Drucki-Lubeckim sprzed ponad 200 lat. Polska powinna mieć gospodarkę, mieć wydatki na oświatę, czyli żeby naród był mądry, i wydatki na fabryki broni. To są te trzy wydatki, które dzisiaj wracają do nas i z całą mocą powinny przemówić do rządzących. Idźmy dalej, bo no to już o obronności pan mówił, natomiast też ten wzrost zadłużenia wynika z takiej praktyki, którą opanowały już poprzednie gabinety, nie tylko gabinet Morawieckiego chociażby. Mianowicie, jak się podkręca statystykę, no to wypychamy dług do jakichś funduszy pozabudżetowych, które się nie liczą do budżetu państwa. No, robił to już tam minister chociażby Rostowski za pierwszego Tuska, a potem, prawda, właśnie Mateusz Morawiecki wypychał, tworzył różne fundusze, fundusz rozwoju, fundusz przeciwdziałania COVID-19, który po dziś dzień istnieje. Ojej, wymówiłem tą nazwę. No to już po monetyzacji, drodzy państwo. No niestety nie zachowałem rewolucyjnej czulności. No i tak dalej, i tak dalej. Wracając już do meritum, te wszystkie fundusze, one mają tam gdzieś zostać niby ujęte, chociaż nie wszystkie, bo wtedy to już ten dług by mocno wystrzelił. No ale tak naprawdę chyba to jest najlepsza ilustracja tego powiedzenia, że są trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, obrzydliwe kłamstwo i statystyka. No, cóż, nie ukrywajmy, mamy dług publiczny i oczywiście są pewne reguły. Tu pan mówił o tej konstytucyjnej regule 60%, która jest, można powiedzieć, z punktu widzenia ekonomii, ale ekonomii prowadzonej w tak zwanych normalnych czasach, to te 60% dosyć łatwo jest uzasadnić, odnosząc do tempa wzrostu, które jest mniej więcej uśrednione, do inflacji, która jest uśredniona, tempa wzrostu dochodów. Nie chcę tutaj tego wywodu rozwijać, ekonomiści to znają. Natomiast dlatego ja nie jestem zwolennikiem doktryny trzymania się ostro wielkości długu państwowego i deficytu budżetowego. Oczywiście dzisiaj dług publiczny Rzeczpospolitej szacuje się na 2 biliony złotych z grubsza licząc i to jest dług państwa polskiego. Gdyby do tego dołożyć dług firmy, to ta kwota znacznie by wzrosła. A gdyby do tego dołożyć jeszcze zadłużenie obywateli, które wynosi pewnie około biliona złotych, bo kwota 700 miliardów, 800 miliardów, to tak oficjalnie chodzi mniej więcej po dokumentach ekonomicznych, to widzimy skalę problemu. Natomiast to wszystko by się jeszcze, można powiedzieć, można z tym pogodzić, gdyby widzieć dynamikę gospodarczą, szybki wzrost PKB, nowoczesność gospodarki, budowę przemysłu. My tymczasem zrobiliśmy ogromny krok w tył, jeśli popatrzeć na gospodarkę, na jej strukturę. To, co się stało z polskim przemysłem, to jest zapaść przemysłu. Przykład obecny jest tego najlepszym dowodem. Mianowicie my, wchodząc do Unii Europejskiej, wykreowaliśmy 3 branże gospodarki, które by tak powiedzieć stały się konkurencyjne w Unii Europejskiej. Pierwsza, przemysł meblarski, druga, przemysł rolno-spożywczy, czyli te wszystkie przetwórstwo rolno-spożywcze, które także jest eksportowane, i trzecie, transport tymi tirami, gdzie nagle okazało się, że potrafimy stworzyć firmy konkurencyjne w Europie. Co się dzieje w tej chwili? Otóż przemysł meblarski polski jest w ogromnej zapaści, a są to firmy nie liczące 10-15 osób, a 300, 500 i nawet ponad 1000 osób. I te firmy są w zapaści, bo jest dekoniunktura na zachodzie, bo konkurencja firm azjatyckich, bo wreszcie to, co było efektem polityki poprzedniego rządu, gwałtowny wzrost płacy minimalnej, czyli podrożenie kosztów produkcji i wzrost cen energii, który akurat w tym
sektorze ma duże znaczenie. I co się stało? Opłacalność runęła, rynki zagraniczne przestały odbierać towar i my mamy problem likwidacji tego przemysłu. I to jest przykład, że generalnie polski przemysł jest w potrzebie. Jak my nie znajdziemy pomysłu na odbudowę dynamiki polskiego przemysłu, to jesteśmy w kropce. A tymczasem świat trwałuje, bo jeszcze tylko jedno zdanie. Jeśli Stany Zjednoczone generują na potrzeby modernizacji sektora elektronicznego, szczególnie chipów, generują ponad 500 miliardów specjalnych kredytów, by przyciągnąć firmy tajwańskie i azjatyckie. Jeśli poszczególne kraje, nawet Niemcy, generują ogromne dotacje dla tego typu przedsięwzięć, to gdzie my jesteśmy, kiedy my nie mamy praktycznie ani jednej firmy w przemyśle elektronicznym, która by miała jakieś znaczenie międzynarodowe? No właśnie, bo tutaj receptą rządu, jak się mówi o czy problemach, no nawet nie przemysłu, bo przemysł, jak wiemy, jest fe, to już jest trochę jak z tym transportem rzecznym, technologia z lat 70., a statki rybą wodę wypijają. Natomiast jeśli, jak się mówi o problemach przedsiębiorców, to jest jedna recepta, do której też w koalicji nie ma jakby zgody, ale forsuje to właśnie wzmiankowany już przeze mnie Ryszard Petru, żeby obniżyć składkę zdrowotną. No na pewno jest konsensus w koalicji, z tego co wiadomo, do tego, żeby zlikwidować płacenie składki zdrowotnej chyba od zakupu środków trwałych, to co jest w ogóle absurdem. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że PiS taki przepis wprowadził. No ale Ryszard Petru mówi, musimy obniżyć, musimy ulżyć przedsiębiorcom. Tam kontratakuje minister zdrowia, że tutaj, prawda, trzeba sypać w tą studnię bez dna, jaką jest system ochrony zdrowia, mimo że już ileś rządów próbowało go zreformować i dokładało też pieniędzy, no i w zasadzie jest tak, jak było. Więc właśnie, jakie mogłyby być rozwiązania wspierające czy to przedsiębiorczość, czy przemysł, bo wiemy też, że raz, mamy likwidowanie resztek tych zakładów przemysłowych, wiele koncernów się z Polski wycofuje, mamy masowe zwolnienia w wielu firmach. Dwa, wiele małych firm się zamyka właśnie ze względu na to, o czym też już Pan mówił, koszty energii, zwłaszcza koszty energii, paliw, po prostu takie te podstawowe koszty wliczone w niemalże każdą działalność są już nie do odźwignięcia. Powiem otwarcie. Sytuacja dziś jest bardzo skomplikowana. Właśnie skomplikowana z tego powodu, że te zaszłości, te, które pan i ja wymieniamy, szybki wzrost płacy minimalnej, wysoka cena energii, my mamy energię droższą w tej chwili w gospodarce niż Niemcy. Jak my możemy konkurować, jeśli polski przemysłowiec ma na wejściu droższą opłatę za prąd? Otóż zostały wykonane takie posunięcia, które można powiedzieć, ich cofnąć nie można. Wiadomo, jaki by to miało efekt społeczny, przede wszystkim perturbacje polityczne, społeczne, wszelkiego rodzaju. Nawiasem mówiąc, szybki wzrost polskiej płacy minimalnej był też uzasadniany tym, że tę płacę minimalną trzeba odnieść do średniej krajowej. Tylko nikt nie powiedział, że w Polsce średnia krajowa jest liczona z wyłączeniem firm, które zatrudniają do 9 pracowników. A firm zatrudniających do 9 pracowników, czyli generalnie sektor usług, warsztaty fryzjerskie, firemki i tak dalej, jest bez mała w skali zatrudnienia 70%. I nagle okazało się, że Polska płaca średnia wynosi ponad 8 tysięcy brutto, w związku z czym płaca minimalna jako połowa powinna przekraczać 4 tysiące, jest dzisiaj 4600. Kiedy GUS zaczął się przyznawać, że jakoś zaczyna uwzględniać jednak te firmy do 9%, okazało się, że to średnie wynagrodzenie, w uproszczeniu mówiąc, bo to jest mediana, to jest trochę coś inna miara, ale bardzo blisko, wynosi około 4800. Co w związku z tym? No my wywindowaliśmy sztucznie płacę minimalną, co spowodowało gwałtowny w ciągu kilku lat wzrost kosztów i co podważyło wszelką kalkulację gospodarczą. Teraz jeśli pan pyta, co w związku z tym zrobić? A no właśnie,
trzeba bardzo mądrej strategii inwestowania, które to inwestowanie powinno kreować takie miejsca pracy, w których powstaje możliwość wyprodukowania produktu, który ma zdolność eksportową, bo nasz rynek tego w wielkiej skali nie jest w stanie chłonąć, bo jest za płytki, i jednocześnie pozwoli dalej inwestować. I tutaj kolejny problem, który się pojawia, którego nikt nie chce ruszyć, tym bardziej teraz, bo jeszcze wakacje się nie skończyły, więc dobrze, kiedy waluta jest tania, kiedy w związku z tym złoty jest silny i złoty dzisiaj do euro wynosi gdzieś między 4,2 a 4,3, prawda? I to oznacza nic innego, jakże eksport przestaje się opłacać, bo kurs walutowy jest preferencyjny dla importerów, a nie dla eksporterów. Więc tu tych działań musiałoby być bardzo dużo, poczynając od tej od razu się rzucającej w oczy polityki, można powiedzieć, finansowo-kredytowo-budżetowej, czyli tani kredyt dla przedsiębiorców, wykorzystanie pieniędzy z KPO do kredytowania firm, a nie do budowania ścieżek rowerowych i różnych asfaltowanych, wie pan, dróg na grzyby. Bo to dzisiaj w ten sposób zaczyna wyglądać. Sam jestem świadkiem, na wsi, w której mieszkam, zerwano piękną alejkę zbudowaną z kostki bauma, wszystko wyasfaltowana w ramach tworzenia ścieżki rowerowej, którą na dzień może jeżdżą dwie osoby. No więc to jest, wie pan, wydawanie pieniędzy przez polskie samorządy. Wracając do sedna sprawy. To muszą być inwestycje polskich przedsiębiorców, to musi być tani kredyt dla tych przedsiębiorców, to musi być wsparcie państwa dla zaplecza naukowego, chociażby zwolnienie podatkowe dla kogoś, kto funduje stypendium, kto inwestuje w badania naukowe, i to wreszcie musi być kurs walutowy, to na początek, a później szereg innych działań i to, o czym ja mówię od początku. Musi zostać wyłoniona reprezentacja polskiej przedsiębiorczości w postaci samorządu gospodarczego i ten samorząd musi mieć udział w podziale pieniędzy. Na przykład pieniądze z KPO, jeśli w ogóle mamy je wziąć, niech w proporcji 25-30% tych pieniędzy niech będzie wydatkowane w porozumieniu z reprezentacją polskich przedsiębiorców, ale nie wyłącznie tych z tych, można powiedzieć, ekskluzywnych klubów, tych najbogatszych, które nie chcę ich tu wymieniać, bo nie chcę, żeby mnie traktowali jako swojego wroga, ale które pierwsze wyrywają się, żeby tam, gdzie śmierdzi pieniędzmi, to oni są, niech oni dopuszczą polską małą i średnią przedsiębiorczość do głosu. Od tego bym zaczął, ale problem jest poważny. Strategii gospodarczej, jakie działy przemysłu, przemysł obronny, jakie działy przemysłu, elektronika i te działy, które kiedyś mieliśmy. Przykład znowu, przepraszam, się rozgadałem, ale wie pan, to emocje wchodzą. My byliśmy za KDL-u drugim po Związku Radzieckim producentem samochodów. Dzisiaj my jesteśmy, proszę posłuchać, na ostatnim miejscu w krajach dawnej komuny, jako producent samochodów. My zlikwidowaliśmy praktycznie. Nawet Fiat likwiduje fabrykę, Scania zlikwidowała, Volvo zlikwidowało. My nie znaleźliśmy żadnej nowej marki. Poprzednie rządy co zrobiły? Poprzednie rządy odmówiły Jaguarowi, który chciał tutaj inwestować, odmówiły firmie Kia, która chciała tu inwestować. I dzisiaj my opowiadamy jakieś dyrdymały o samochodzie elektrycznym, kiedy, powiem panu otwarcie, w portach Holandii i Niemiec na statkach stoi 200 kilkadziesiąt albo i więcej tysięcy chińskich samochodów elektrycznych. I my chcemy zaczynać produkcję samochodu elektrycznego opartego o chińskie podwozie. Wiecie pan, to są fanaberie, które tworzą ci polscy mistrzowie od zaklinania i wyciągania pieniędzy. Jeszcze kwestia rozdawnictwa, bo tutaj wielu komentatorów zauważa, że socjalistów pobożnych zastąpili przy władzy socjaliści bezbożni. No i właśnie to jest bardzo ciekawa zmiana, kiedy w 2015 roku mówiono, że pieniędzy na to, co obiecuje PiS, nie ma i nie będzie. One się pojawiły, oczywiście zostały pożyczone, to jest rzecz oczywista, ale się pojawiły. No i teraz, tak jak już pan zresztą zauważył, no ten rząd doszedł do wniosku, że trzeba jakby to kontynuować. Pojawiają się kolejne projekty,
tak jak chociażby renta wdowia, projekt Lewicy. No i teraz mamy jeszcze spór o ten kredyt 0%. PiS w zeszłym roku wprowadził kredyt 2%, co doprowadziło do wzrostu cen mieszkań. Platforma stwierdziła, że ona pójdzie jeszcze dalej, wprowadzi kredyt 0%. Mi się przypominają nasze rozmowy z początku 20 roku, z marca, kwietnia, kiedy właśnie zaczęło się wiadomo co. I wtedy pamiętam, że pan mówił o tym, że trzeba pomagać właśnie miejscom pracy, firmom, a tymczasem rząd przede wszystkim pompował pieniądze w sektor bankowy. I czy to właśnie nie jest powtórzenie tego błędu, pompowanie pieniędzy w system bankowy, no i w sektor bankowy i sektor też deweloperski? Jak najbardziej. Ja do tej listy tych, można powiedzieć, skrętno-lewicowych pomysłów dodam jeszcze ten, który mnie po prostu zachwyca i urzeka, a mianowicie czterodniowy tydzień pracy, z którym wyrywa się obecna minister pracy, płacy i tak dalej. I tutaj znowu powtórzę to, bo kilka razy to mówiłem, ale jest cudowny fragment wiersza Gałcińskiego. Ja go trochę tylko sparafrazuję. Cytuję. I znowu wiosnę widzą klasowo nastawione moje oczy. Precz rządem, wiwat lewica i półgodzinny dzień roboczy. To jest z Gałczyńskiego, a to nawiązuje do tego pomysłu czterodniowego tygodnia pracy. Natomiast, wie pan, mieszkalnictwo to jest temat osobny i sam w sobie. Powaga tego tematu polega na tym, że mieszkanie w dzisiejszej Polsce dla niektórych w mniejszości jest towarem, jest kapitałem, który ma przynosić dochód, ale dla zdecydowanej większości jest po prostu dobrem, które powinno się osiągnąć, by normalnie żyć, funkcjonować, móc powiedzieć: jestem człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, zakładam rodzinę i tak dalej. Natomiast ta większość właśnie tego pomysłu zrealizować nie może, ponieważ polityka rządu jest nakierowana na uczynienie z mieszkania przede wszystkim towaru, a w związku z tym to już zaczyna podlegać regułom sytuacji rynkowej i spekulacji, która temu towarzyszy, a w którą to spekulację zaangażowane są banki, lobbyści, którzy z kolei docierają do polityków, i wszystko to tworzy sytuację, że po pierwsze mieszkania są coraz droższe, ponieważ coraz droższe to coraz mniejsze, ponieważ coraz droższe i coraz mniejsze to coraz mniej dostępne i pożądane przez tych, którzy ich potrzebują, a jednocześnie, ponieważ decyzja o zaciągnięciu kredytu musi być podjęta, to zaciska pętlę na szyję dla dziesiątków tysięcy, setek tysięcy, a ja powiem milionów Polaków, tych, którzy mają rodzinę. I które to wszystko jest zabójcze z punktu widzenia polityki gospodarczej, ponieważ mega zyski są realizowane przez sektor bankowy, mega zyski są realizowane przez sektor deweloperski i te pieniądze nie krążą w polskiej gospodarce, tylko albo są transferowane często na zewnątrz, albo są reinwestowane w dobra o bardzo niskim, czymś co nazywam przyczynkiem do rozwoju. Mianowicie przykładowo mieszkanie gdzieś za granicą, albo nawet nieruchomość tutaj w Polsce. Te pieniądze wypadają z cyrkulacji, w związku z czym spowalniają dynamikę gospodarczą. Ale niestety to się opłaca bankom, to się opłaca deweloperom i to się póki co opłaca niektórym politykom. To jeszcze jedna sprawa na koniec. Wiemy, że rok 25 będzie rokiem wyborczym i potem 2,5 roku przerwy. No jeśli oczywiście nie dojdzie do jakichś wydarzeń nadzwyczajnych. Rok wyborczy, no i wiadomo, że przed wyborami no to się nie podejmuje żadnych niepopularnych decyzji. Ale znowu nawiążę do tak zwanego pierwszego Tuska. Od 2011 roku
mamy podwyższone stawki VAT. One były podwyższone rzekomo czasowo na 3 lata. Oczywiście to przedłużenie było, podwyższenie było przedłużane, 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 jest przedłużane po dzień dzisiejszy z 22,7% na 23,8%. No, już wielu postuluje, żeby może skończyć z tą fikcją, ale czy możemy się spodziewać właśnie tego, że nagle po wyborach ktoś stwierdzi w rządzie, no to niestety jednak te założenia do budżetu rzeczywiście, tak jak pan to już powiedział, były zbyt optymistyczne. Musimy to skorygować, dlatego musimy tutaj może jakieś obciążenia podnieść, tu być może jakieś programy socjalne skasować, no bo niestety pieniędzy nie ma. No i być może będzie do tego dodane, że oczywiście wszystkiemu jest winny Putin. Wie pan, to oczywiście trzeba brać pod uwagę. Ja jeszcze jak przy tym problemie mieszkaniowym jesteśmy. Pierwsze, co by należało zrobić, żeby ulżyć obywatelom, to oczywiście jest kwestia wysokości stawki VAT na materiały budowlane i usługi budowlane. Za wszelką cenę próbować to obniżyć, co się nie dzieje. Co oczywiście by wymagało negocjacji z Unią Europejską, bo Unia jest udziałowcem w dochodach z VAT-u, ale co jest do wykonania, to powinno się zrobić. Ale druga rzecz, która także powinna się zdarzyć, to jest, wie pan, wprowadzenie odpisu od dochodu wydatków na przykład na remont czy budowę jakiegoś tam fragmentu domu czy naprawę czegoś w domu. To by po pierwsze pozwoliło zaoszczędzić parę groszy tym, którzy właśnie takie wydatki ponoszą, a po drugie to by doprowadziło do tego, że ujawniłoby dochody niektórych tych, nazwijmy to, złotych rączek deweloperów, którym ja życzę, żeby zarabiali jak najwięcej, ale żeby w związku z tym te ich dochody także funkcjonowały jako źródło dochodów państwa z tytułu wpływów, które mają. I to są takie drobne kroczki, ale które gwałtownie porządkują sytuację, bo wszyscy zaczynają liczyć i kalkulować. Natomiast, wie pan, mam nadzieję, że ten rząd w którymś momencie zacznie jednak szukać kontaktu z ekonomistami, z przedsiębiorcami, żeby zacząć myśleć o gospodarce realnie. Przykład znowu. My importujemy ponad 1 000 000 samochodów używanych i to średnio 14-letnich. Mamy najstarszą flotę samochodów w Europie, żeby pan wiedział. Średnia wieku to jest 14 lat i charakterystyka samochód niemiecki, z reguły diesel. I co w związku z tym? Ano w związku z tym, żeby to podtrzymać, przykładowo badania diagnostyczne od ponad 20 lat mają tę samą cenę. Od ponad 20 lat niezmieniona jest urzędowa cena na stacjach diagnostycznych. Komu to służy? Ktoś powie, to służy obywatelom, bo obywatel. Ja odpowiadam wprost przeciwnie. To służy wyłącznie niemieckim firmom. Ponieważ to powoduje, że u nas się nie opłaca zbudować prawdziwej fabryki samochodów, ponieważ łatwiej i taniej jest ściągać te niemieckie trupy i niemiecki przemysł samochodowy podtrzymywać i tak dalej. Widzi pan, jeśli my nie przejdziemy z tego takiego myślenia cwaniakowatego, że gdzieś tam zachachmęcimy, że tu damy obywatelom trochę, ale ich okradniemy w innym miejscu, jeśli obywatele nie zaczną żądać od władzy logiki i myślenia o inwestycjach. I to nie tych inwestycjach, wie pan, takich, o których będziemy latami mówić, CPK, o tym możemy kiedyś długo porozmawiać, ale to nie zbawi Polski. Tak jak nie zbawiły Polski Mierzeja Wiślana, tak jak tego typu przedsięwzięcia mają mnóstwo wad i ze sobą niosą wiele problemów. Tak, podstawowe inwestowanie w przemysł jest fundamentem. A to się nie stanie, jeśli będziemy ulegali lobbystom niemieckim, kim, którzy z kolei przepychają do nas swoje trupy, tutaj by się tego pozbyć. O. Dobrze, to tutaj przejdziemy do pytań od naszych widzów i już otwieramy i czytamy pytania. Martinus Antoninus, do jakiej granicy można się zadłużać? Odpowiem tak.
Zadłużać się trzeba mądrze tak, żeby realizować cele, które służą państwu. Na dzień dzisiejszy to jest najlepsza odpowiedź, a służą państwu te, które zabezpieczą bezpieczeństwo i niepodległość Polski. Jeśli trzeba się zadłużyć, to jest, można powiedzieć, taka dosyć stara. Się trzeba zadłużyć, dlatego że trzeba się uzbroić, to trzeba to zrobić. W normalnych warunkach kwestia zadłużenia jest tematem, wobec kogo się zadłużamy. To powtórzę. Japończycy mają zadłużenie w stosunku do swojego PKB przekraczające 200%. Ale to jest zadłużenie. Państwo pożycza od obywatela, czyli Japończyka. Japończyk ma papiery wartościowe państwa, w związku z czym mu się należą odsetki z tego tytułu i w związku z tym obywatel jak gdyby dostaje od państwa pieniądze co roku i mówi, to jest mój dodatkowy dochód, jestem bardzo zadowolony. Państwo jest zadowolone z kolei, bo ma obywatela, który ma pieniądze, od którego może otrzymać to. Ten rodzaj zadłużenia jest bezpieczny i on kreuje sytuację, w której obie strony niejako mają poczucie, że realizują jeden wspólny cel. Tymczasem u nas niestety my zadłużamy się wobec sektora obcego. I to jest problem. Problem zadłużenia jest wtórny wobec celu, który chcemy osiągnąć. Natomiast jeśli celem jest tylko, by tak powiedzieć, komfort życia, czy należy się to, co obowiązywało za poprzedniego rządu, to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Jeszcze jedno. Pieniądze z długu powinny być wydatkowane na inwestycje. Najgorszym sposobem wydania pieniędzy z długu jest wydatkowanie ich na konsumpcję, czyli dopłaty do jakichś nawet 800+, babciowego, wujkowego i tak dalej. To są pieniądze, które nie pomnożą się i nie przyniosą dochodu. Kolejne pytanie. Adam Kowalski. Co oznacza, że dochody budżetu zaplanowane na przyszły rok będą zapewne mniejsze od tegorocznych? Gdzie będzie ten zapowiadany rozwój gospodarczy, skoro obniżki podatków nie ma, a dochody spadną? To znaczy ja nie pamiętam, one chyba nie, one wzrosną te dochody, ale one nie wzrosną znowu tak bardzo, patrząc na skalę zadłużenia i tak dalej. Generalnie zakłada się tempo wzrostu około 4%. Przy tempie wzrostu około 4% te dochody budżetowe jednak będą z pewnością większe. Ale to jest drugorzędne wobec skali zadłużenia, którą gwałtownie powiększamy. Problem tutaj jest, wie pan, taki, że koszty obsługi tego zadłużenia gwałtownie rosną. Te koszty obsługi zadłużenia wynoszą w tej chwili około 70 kilku miliardów i się szacuje i są obawy, że sięgną nawet 100 miliardów złotych. To jest problem, przed którym stoimy. Kto będzie beneficjentem tych właśnie korzyści z posiadania naszego długu? Niestety przede wszystkim banki i fundusze zagraniczne. Kolejne pytanie. Michał Chwieduk. Panie doktorze, co by pan zrobił ze składką zdrowotną? Tyle się o tym mówiło, a tu nikt nic nie zrobił. No już mówiliśmy, ale powtórzmy, może zrekapitulujmy temat. To znaczy tak, proszę pana, jest wielki problem ze służbą zdrowia. Rozmowa o składce zdrowotnej to jest temat, fragment tego problemu. Ja pierwsze, co bym zrobił, powiem zupełnie szczerze, bym się przyjrzał sytuacji w służbie zdrowia. W służbie zdrowia wszystkie pieniądze, które wpakujemy, zostaną skonsumowane i to często źle. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, Polska ma jeden z najwyższych współczynników łóżek szpitalnych w Europie. Tego jest aż za dużo, szczególnie na prowincji, bo te łóżka nie są wykorzystywane. Po drugie, jeśli mamy scentralizowaną służbę zdrowia, to zanika to, co powinno być elementem, swoista konkurencja. Był taki moment, kiedy można powiedzieć, poszczególne oddziały, niech się to nazywa NFZ-u, konkurowały ze sobą jako województwa. Okazało się na przykład, że województwo śląskie jest najbardziej wydajne, oszczędne i najlepszy poziom usług medycznych zafundowało.
Dowodził tym wtedy pan były poseł Sośnierz. Wiecie państwo, co się stało? Pana Sośnierza zdymisjonowano, zlikwidowano całą tą strukturę i scentralizowano. COVID stał się przepustką do gwałtownego, można powiedzieć, niekontrolowanego zwiększania płac. Płace w służbie zdrowia w tej chwili są już na bardzo wysokim poziomie. Lekarz zarabia około 10 tysięcy, pielęgniarka z magisterium około 9 tysięcy i tak dalej. To wszystko są już bardzo wysokie wynagrodzenia, a to jest dopiero wstęp, bo przecież wiemy, że lekarze mają ogromną praktykę prywatną, sięgającą dziesiątek tysięcy złotych i więcej. W związku z czym niech będzie chociaż tak, że jeśli ja wydaję na ochronę zdrowia, przykładowo zresztą to taki wstęp, przeciwko całkowitej prywatyzacji służby zdrowia. W Polsce sprywatyzowano stomatologię. Jak wygląda dzisiaj ochrona zębów w Polsce? 10% ludzi korzysta z NFZ-u, 10% stać jest na drogie wizyty u dentysty prywatnego, a 80% obywateli nie leczy zębów. I nie ma dentysty w szkole, który to byłby profilaktyką. Sednem, początkiem ochrony zdrowia jest profilaktyka. Czyli najpierw lekarz w szkole, dentysta w szkole, higienista i nauczyciel WF-u. Jakie są najczęstsze, moim państwo, choroby wieku dorosłego? Wiecie państwo? Choroby krążenia i choroby układu ruchu. Dlaczego układu ruchu? No bo się ludzie nie ruszają, bo nie mieli gimnastyki, bo coś. Wiecie państwo, profilaktyka służby zdrowia pomaga obniżyć koszty, tylko nikt nie jest tym zainteresowany dzisiaj, bo lekarze chcą zarabiać. Służba zdrowia chce zarabiać, a zdrowy człowiek to nie jest dla nich partner, bo to jest ktoś, kto ich nie potrzebuje. W Chinach, moi państwo, płaciło się lekarzowi, kiedy byłem zdrowy. Nie płaciło się, kiedy chorowałem. To jest wstęp do tej lekcji. Teraz wracając już konkretnie do tego temaciku pod tytułem składka. Składka zdrowotna powinna być ustalona do jakiejś wysokości dochodu, zgoda? Natomiast nie powinna być przesadnie wielka, a szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorców, bo oni i tak leczą się prywatnie. Natomiast umożliwione powinno być im, że jeśli się leczą prywatnie, to mają prawo na przykład do 10% z wydatków na prywatną ochronę zdrowia udokumentowaną odpisać od dochodu. Wtedy nagle by się pojawiło co? Że i dochody lekarzy by zostały ujawnione, tych, którzy nieczęsto je ujawniają. I w związku z tym by się nagle może okazało, że w kasie budżetu państwa byłoby więcej pieniędzy, tak jak wtedy, kiedy fakturowano remonty i tak dalej mieszkań. Generalnie składka zdrowotna jest pobocznym problemem i mówienie o składce zdrowotnej odsuwa od istoty sprawy profilaktyki zdrowotnej, reformy służby zdrowia w kierunku można powiedzieć, ukonkurencyjnienia jej i wprowadzenia chociażby tego, co jest na całym świecie, zwykłej karty pacjenta od urodzenia. U nas ciągle tego nie można zrobić. Dlaczego? No bo wtedy by się nagle okazało, że te przewały z jakimiś tam lekami wychodzącymi bokiem czy coś, to wszystko przestaje działać. Zgoda? Więc tutaj mnóstwo rzeczy jest. Nowa pani minister musi się za to wziąć. Ja mogę państwu tylko powiedzieć, że akurat przez przypadek trochę znam konkrety dotyczące służby zdrowia, gdzie zarobki wśród konsultantów, którzy przez rok nie pojawiają się w szpitalu, wynoszą kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. I to wszystko działa, gra i buczy i ciągle jest za mało pieniędzy, ale środowisko lekarskie, powiedzmy otwarcie, wcale nie próbuje tutaj tego naprawić. Wprost przeciwnie, za każdym razem za mało pieniędzy w systemie. Jeszcze mamy dwa pytania. Grażyna Stojanowicz. Dlaczego suweren, a tym samym podatnik, nie ma żadnego wpływu na trwonienie przez rząd i bezpodstawne zadłużanie Polski? W jaki sposób może się temu sprzeciwić? Znaczy wie pani, jeśli pani mówi o bezpodstawnym, to ja uważam, że te podstawy są, bo ja o tych mówiłem. Bezpieczeństwo Polski i niepodległość Polski jest bezcenna. I robienie z zerowego deficytu i długu publicznego swoistego, można powiedzieć,
no nie wiem, rozwiązania jedynego dopuszczalnego, uważam, że ja takiego czegoś nie akceptuję. Natomiast zgadzam się, obywatele powinni więcej wiedzieć, ale obywatele u nas, to myślę, że się pani zgodzi, bardzo mało sobie tym głowę zawracają i dla nich ich aktywność się kończy po wyborach parlamentarnych i rzadko kiedy zadają sobie trud, zapytania nawet o budżet gminy, budżet powiatu, dochody jakiejś jednostki samorządowej, a co dopiero wydatki państwa. I jeszcze ostatnie pytanie od widza. Pąk, czy inflacja może wrócić taka jak za PiS? Tak wielka jak za PiS wątpię, bo tutaj trzeba by jasno powiedzieć, że to musiałoby być wygenerowane przez jakiś czynnik zewnętrzny. Przykładowo albo rzeczywiście ta wojna musiała przybrać by zupełnie inne rozmiary, albo to by musiało być coś związanego z tak zwanymi przypadkami losowymi, czyli takich przewidzieć się nie da. Natomiast to, że my będziemy mieli do czynienia z wysoką inflacją, śmiem twierdzić między 5 a 10% przez kilka lat, to nie ulega wątpliwości przy tej polityce, która jest kontynuacją polityki PiS-u, mianowicie wzrostu poprzez konsumpcję. Ta polityka jest zgubna. Na dodatek pieniądze z KPO, jeśli się tu pojawią, one tę inflację wzmogą, ponieważ pójdą na budowę tych tak zwanych ścieżek asfaltowych do lasu i z powrotem, które to ścieżki po prostu są wyrzucaniem pieniędzy w błoto, a nie tworzą żadnego produktu, którym można później, że tak powiem, pieniądz zamienić na towar i tak dalej, i tak dalej. Więc obawiam się, że przy absurdach, do których się już szykują samorządowcy i niektórzy cwaniacy, by wykorzystać pieniądze z KPO, bo nie dać przedsiębiorcom, bo nie dać swoim, bo to trzeba zachachmęcić. Inflacja pięknie będzie u nas, by tak powiedzieć, kiełkowała do góry i kwitła. I to już, proszę państwa, wszystko w tym programie. Zobaczymy, jaki ten budżet będzie finalnie, no bo on jeszcze musi przejść przez etap prac parlamentarnych i tam zawsze różne ciekawostki mogą się pojawić. Posłowie lubią zgłaszać te swoje poprawki do budżetu. Jeszcze będziemy o tym pewnie mówić, ale ten program kończymy. Moim i państwa gościem był pan dr Dariusz Grabowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. I dziękuję również państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie filmu. To tyle, ale jeszcze dziś wrócimy na antenę o 18:00. Porozmawiam z Łukaszem Warzechą o kolejnych pomysłach rządu na przywracanie praworządności. Zostańcie państwo z nami.